Droga Belciu, jak to jest? Co? Wyobraź sobie, że jest ascendant. Przypuśćmy, że to jest ascendant. Tutaj, o, to. I teraz ten ascendant unosi się do góry ze względu na to, że jesteśmy w Wielkiej Brytanii. Jeżeli pojedziemy, to coraz bardziej. Jeżeli pojedziemy na przykład z Polski, pojedziemy do Rzymu, to nawet się nie poruszy. Ale kiedy pojedziemy na przykład na Bliski Wschód, to on pójdzie w dół. Teraz, jeżeli tutaj mamy barana, to ominie cały. Mamy barany, a na barana, a na górze mamy ryby. Tak? I teraz weź zobacz, że on dotknie wodnika. Wtedy ascendent wejdzie wodnika, jeżeli będziemy w Anglii. Jeżeli pojedziemy na Bliski Wschód, na przykład do Turcji, to on zejdzie do byka. I wtedy on się uniesie. Czyli baran będzie na górze. I na tym polega astroprzestrzeń, astrokartografia, właściwie działania na kosmogramie, kiedy chcemy zmienić. Nie zmienimy pozycji planet. Pozycja planet, na przykład chociażby, jeżeli na przykład Neptun jest w rybach, to on będzie cały czas Neptun w rybach. Jeżeli Księżyc jest na przykład w wadze, on będzie cały czas w wadze. Ale ascendent zmienimy diametralnie tam, gdzie chcemy. I na tym to polega. Na tym polega właśnie zmiana horoskopu, bo wtedy Słońce na przykład przechodzi z domu, na przykład, przypuśćmy, 10 do 9. Czy na przykład z 1 do 12. Czy, no w zależności. Każdy horoskop jest inny. I dlatego musimy zrobić ten inny kosmogram na dane miejsce i uwzględnić to. To właśnie na tym polega cała astrokartografia, na tym polega właśnie kogoś, kto się pyta, gdzie ma żyć, gdzie ma funkcjonować, gdzie wybrać, jak wybrać, po co wybrać. Trzeba zobaczyć ten kosmogram. Ten kosmogram jest całkowicie gdzie indziej, bo ascendent się zmienia. I teraz, jeżeli masz ascendent, to gdzieś masz słońce, czy masz kwadraturze do ascendentu, czy w trygonie, czy w kwinkusie, to wszystko znaczy. To wszystko znaczy i każda planeta zmienia. To jest zupełnie nowy kosmogram, dlatego też to jest najtrudniejsza rzecz, znaleźć komuś miejsce na Ziemi. To należy do najtrudniejszych. Ale jeszcze jedną rzecz, że widzisz, to jest na takiej zasadzie, że to, co nam w duszy gra, to astrolog odczytuje. I to jest najpiękniejsze, że my w sumie, nie znając zupełnie astrologa, idziemy do niego, siadamy, podajemy mu te dane swoje i mówimy, wie pan, ja chcę się wyprowadzić do Londynu. I on nagle mówi, że ten Londyn nie jest dobry, ale na przykład lepsza jest Szkocja, czy lepszy jest Edynburg, na przykład w założeniu, czy wie pan, ale ja to bym wolał, żeby jednak pan pojechał do Madrytu, bo w Madrycie jest lepiej, albo na pana linii występuje to. I na tym to polega. I jeżeli jest osoba w miarę mobilna, bo to jest przede wszystkim mobilność. Ja robiłem kilkanaście takich kosmogramów i ostatni kosmogram miałem wybrać pięć miejsc, wybrałem pięć miejsc, w których by mogła osoba zamieszkać. I wszystkie te miejsca ona doskonale znała i we wszystkich miała jakby kwatery. Kwatery, czyli zamieszkanie. No są takie osoby. Zresztą mam takiego przyjaciela, który wyjeżdżając dokładnie do Emiratów Arabskich i tam mieszkając, do mnie zadzwonił, gdzie teraz dalej. I z tych Emiratów podałem mu, omów, wiesz co, powiem ci, Ryszard, że niesamowite. Ale o tym całą noc myślałem. Jakbyś czytał w moich myślach. Bo taka jest rzeczywistość, że właściwie to, co my czujemy wewnątrz siebie, to wychodzi na zewnątrz.
I to jest właśnie, to jest ta astrokartografia i to jest kosmogram. To jest najpiękniejsza rzecz, jaka istnieje, bo to jest nasz kosmogram, niepowtarzalny. I astrologia wchodzi w te głębiny naszej psychiki. Do zobaczenia. Chyba już będziesz wiedziała, o co chodzi. Jeżeli nie, to napisz, powtórz. I zapraszam wszystkich do oglądania, i do słuchania, i do pytania się. To, co jest możliwe, to odpowiem w miarę na tyle, żeby można było z tego skorzystać. A zawsze można z tego skorzystać. Bo po to jest królewska wiedza i po to istnieje ten blog. Do zobaczenia.